Siemanko, z tej strony MDziek i dzisiaj zagramy sobie w Ultimate Custom Night. Pomyślałem sobie, że troszkę trzeba ponadrabiać w tym Custom Night'cie, bo to, że przeszliśmy 3 challenge, to jest takie troszkę gówno. A przydałoby się troszkę poprzechodzić nowych rzeczy. I tak się zastanawiam, że chyba spróbujemy dzisiaj pobić rekord. O Boże, może mi to troszkę zająć, niestety. Znając mnie. Bo wiecie, jak się odzwyczaję troszkę od grania, to później mam problem z tym. Dobra, mamy swoje wymarzone 3000. W troszkę innym układzie chyba niż przechodziłem to ogólnie. Wydaje mi się, że przechodziłem to w ten sposób wtedy. I chyba tak przeszedłem 3000. Chociaż nie jestem pewien boniacza, szczerze mówiąc. No ale no cóż, zastanawiam się nad tymi. Bo ja lubię być, jak jest gorąco u mnie. Ja się na nich nie znam. A to jest troszkę złe, bo to jest 5 animatroników ze wszystkich. Więc tak jakby... Dobra, czy ja mogę kogoś jeszcze wziąć? No ciul, ewentualnie mi kamery popsuje. Na kamery nie muszę chyba patrzeć. No nie muszę patrzeć na kamery w sumie. Najwyżej mi kamery popsuje, to nie jest jakiś duży problem. A w Aftona mógłbym wziąć, ale ja nie jestem do końca pewien, czy sobie dam radę od razu z nim. Tego mógłbym wziąć. Oh fuck. Tak się zastanawiam, bo kurde, jest wiele animatroników, które są proste, ale one są proste w swojej prostocie pod tym względem, że ja muszę szybko się ich wyzbyć. Na przykład taki Phantom Foxy. Coś jeszcze mogę wziąć. Takiego, co mi bardzo nie popsuje gry, życia i w ogóle. Tak się zastanawiam. To mi bardzo nie popsuje życia. Najwyżej mnie nastraszy. Dobra, jedziemy na 4K. Trudno. Najwyżej. Ja muszę pobić ten rekord w końcu. Dobra. Dużo się dzieje wokół mnie. Fuck. Ej, za dużo się dzieje wokół mnie. Za dużo się dzieje wokół mnie. Ewidentnie za dużo się dzieje wokół mnie. Oj, bardzo za dużo się dzieje wokół mnie. Fuck! Oczywiście, że musiałem spojrzeć na tą kamerę z boniaczem. Don't get distracted.
Za dużo się dzieje! Patrzę się na kamerę, żeby spojrzeć, o której Phantom Foxy wyskakuje na wszelki wypadek. Słyszę Don't be distracted, nie słyszę, że ktoś mi woła i że muszę zamknąć drzwi. Za dużo się dzieje. Przede wszystkim ten jest bólem w dupie. On jest głównym bólem w dupie. I on. To są dwa główne bóle w dupie, których nie ogarniam podczas rozgrywki. Ten to dopiero będzie. Jak on przyjdzie, to dopiero się wkurzę. Bo też wiem, że mi zrobi niezły problem. On mi bardzo przeszkadza, szczerze mówiąc. On mi szczerze bardzo przeszkadza. No ale jakbym usunął wszystkie postaci, które mi przeszkadzają, to wrócę do starego zestawu na 3000, a to nie ma sensu po prostu. Można tak sobie przechodzić. Wiecie, dodajecie 1, 2, 3, 4. Tak ogarniacie powolutku po kolei. Cały zestaw animaplinków. No cóż. Wiecie co, spróbujemy chyba challenge prędzej. Dobra, co my tu mamy? Musimy być w miarę cicho. Afton może nam przyjść. Tego nienawidzę. Ich też w sumie nie lubię. I tu... Okej. Okay. Może nie będzie aż tak źle, chociaż kurde, na tego muszę uważać, żeby nie być za głośno. A mam dwie przeszkadzajki, które robią mi, żeby było głośno. W sumie cztery przeszkadzajki, bo to też chyba... Ona chyba mi też przeszkadza. I muszę na nią patrzeć. No dobrze, spróbujmy. Muszę nakręcać Puppetrona, być cicho i sprawdzać Phantom Foxy. To są chyba trzy najważniejsze rzeczy. Nakręcać Puppetrona. Sprawdzać Phantom Foxy. Pierwsza jest o 45. Jest na razie stabilnie. Wydaje mi się, że to bardzo prosto. Wydaje mi się, że o czymś zapomniałem. Wiedziałem. I naprawdę jest prosto. Kurde, przez chwilę nie ogarnąłem, co to było. Szczerze, przez chwilę nie ogarnąłem, co to było, ale to był Afton. Muszę zapalić latarką. Innego wyjścia na niego nie ma. Czy ja na pewno nie miałem nikogo w wentylacji? Wydaje mi się, że kogoś miałem w wentylacji. Nie, czysto.
Jest naprawdę stabilnie. Nie wiem, dlaczego ja tą maskę otwieram. To jest chyba przyzwyczajenie po prostu, bo przecież ja nie mam nic, co by miało mnie zabić, jeśli maski nie założę. Czas przyzwyczajenie. No cóż, przejdziemy sobie ten challenge i ewentualnie może level wyższy. Bo zgaduję, że trzeciego levelu mi się nie uda przejść. Jest piąta. Przeszliśmy, okej. Okej, nawet nie było. W sumie nie było. Wcale nie było ciężko. Zwłaszcza jak Fountain Foxy wywaliłem, no to już była kwestia Puppetrona. A Ftona, który już raz do mnie przyszedł, było git, i żeby nie hałasować bardzo. Tyle w temacie. Dobra, próbujemy dwa. Chciałem przejść wszystkie te challenge. Super. Dzięki, Balloon Boy. Dzięki. Zaczyna się. Ten Balloon Boy i ten Balloon Boy to jest bardzo zły zestaw, bo tak jakby jak ten mi wyskoczy i ten, to jestem w dupie. Okej, o trzeci dopiero. Tam dużo czasu na zbieranie coin. Fuck. Nie zdążyłem! Musiałem się spojrzeć aż na klawisze, bo nie zdążyłem po prostu kliknąć. Fuck! Just nie zdążyłem. Kurde, Fountain Foxy była o trzeci, było już tak ładnie. Nagle jest o trzeci. Jest jakiś balon, bo już. Gubię się! Kiedy chcesz kliknąć F. Zauważyłem, że drugi raz wyskoczył w o godzinie 0:30. Chyba jak będę patrzył na godzinę, powinienem go wykopać. Zamknę tą wentylację. Ja ją zamknę. Ja kuźwa zamknę. Ja mam to w dupie. I don't really care about this shit. O drugiej. Już nie mam tak fajnie dużo czasu. Zamknij się. Jezus Maria. Jesteśmy dalej niż ostatnio.
Aha, puppet. Super. Kiedy mówisz, że jesteś dalej niż ostatnio? Kiedy mówisz, że jesteś dalej niż ostatnio? Ja bardzo się zająłem Phantom Fox. Ja to przejdę, ja chcę chociaż dwójkę dzisiaj jeszcze przejść. Allo. Fuck. Papetron. Ja muszę zamknąć te drzwi po prostu, bo... Jest. Nie wiem, o której Phantom Fox trzeć. Fuck! You! Bitch! Papetron! Ja papeta! Fuck. Kul, też muzyczkę zmieniłem. No spierdylać! No i papet uciekł! Ej, tu się za dużo dzieje. Zaczął mi klaskać ten, chciałem wywalić wreszcie Phantom Fox. To mi zaczął klaskać ten. Chciałem szybko wyłączyć kamery, żeby nie zużywać energii. I wyszło na to, że kurde... Puppet mi w tym czasie wybiegł. Dlaczego? On jest dopiero na 10. Co będzie, jak włączę kurde na 20? Co wtedy będzie? Co z nami będzie? Oh god damn it. Bitch, jed będzie o 1:00, no nie wierzę. Muszę patrzeć na zegarek bardzo często. Fuck! Co? Już? Czekaj! Panie! Opanuj się pan! Troszkę mam wiatrak włączony. Po co mi wiatrak włączony? Aha, no i papet. No właśnie, no... No, zajmę się jedną rzeczą, wyskakuje mi druga. Już nawet zamknąłem sobie tą wentylację po prawej. Żeby nie myśleć o tym, że zaraz mi balon bo wyskoczy, albo w ogóle... Afton! Ja mam just one question. Why this is still not working? My fucking plan. Co 3 sekundy przychodzi do tego papeta. Będę specjalnie kręcić mu to. Żeby mu to weszło, wkręciło się w dupę. Dlaczego mi się wydawało, że ja tu widziałem Snake Trapa, w sensie... To był creepy. Fuck! No nie no! Aktualnie to sobie żartujecie. Teraz to sobie żartujecie. No i huk. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here.
Nie! Nie włączaj mi tego. No co? Co? No zdechnę zaraz, bo nie klikałem, spamiłem tutaj nie, i mi nie zaliczyło kliknięcia. Zdechnę, bo będę za głośno. Ale potrzebuję energii. No zamknij się! Aha. Nie przeżyjemy tego, mamy za mało energii. No nareszcie, kurde! Fuck! To było za 2050 punktów! Ja mam rekord tylko 3K! What the fuck, nareszcie przeszedłem. Finally! I do it! Ladies night, oh shit! Wiecie co, chyba nie będę wchodzić na razie w Ladies Night. Tato będzie po prostu podchodzić pod drzwi, będę ją słyszeć, będę ją zamykać. Tutaj jak będzie za duża temperatura... Czyli jeśli jest powyżej 100 stopni, to wtedy ona nie zniknie, kiedy zamknę drzwi. Tak, muszę zamknąć obie parę drzwi, ale to nie będzie działać, jeśli będzie powyżej 100 stopni. Ta będzie szła do mnie wentylacją, może tam utknąć. Ta jest przy papecie i tak jakby muszę jej zmienić muzykę. I mogę Global Boxa też włączać po prostu. Ta to jest maska, ta to jest też wentylacja. JJ, no to blokuje mi kamery. Idzie tutaj od... wentylacji prawej. She will appear on the opposite side of your office desk. Czyli kiedy się poruszę, muszę kontrol szoka użyć. A ona?
Czyli jeśli mi się pojawi w prawych drzwiach, tak? W prawych? Tak, w prawych. To wtedy muszę kupić pluszaka na nią, po prostu. Drzwi jej nie powstrzymają. No dobra, tym się zajmiemy chyba w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. I cześć!